Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Hey Whisky. A dzisiaj coś wyjątkowego, bo recenzja Macallana w wersji 12-letniej. Producent ten to moim zdaniem legenda, doceniany przez miłośników whisky oraz budzący zazdrość u konkurencji. Nim natomiast o gwieździe dzisiejszego odcinka, to najpierw kilka słów o samym producencie. A proszę mi wierzyć, że jest warto o nim wspomnieć. Macallan to oczywiście szkockie whisky z Highlandów. Destylarnia została założona w 1824 roku przez Aleksandra Ryda, który otrzymał wtedy licencję na produkcję whisky. I był to właśnie początek tej legendarnej marki. W 1847, po śmierci Aleksandra Ryda seniora, cały biznes został przejęty przez jego syna, również o imieniu Aleksander. Po śmierci Aleksandra Ryda juniora, biznes czy destylarnia została przejęta przez Jamesa Prista oraz Jamesa Davidsona. Przez 10 lat ich rządów Macallan przeszedł pod skrzydło Jamesa Stewarta. Tutaj ciekawostka, że był on wtedy również właścicielem destylarni Glen Speyside. Czyli, szanowni Państwo, widzimy tu też powiązanie z producentem Glenów. Rok 1882 daje natomiast pewien przełom w historii marki, gdyż została ona sprzedana Rodrickowi Kempie, który to wraz z rodziną zarządzał Macallanem przez następne 100 lat. Znacznie rozbudował moce produkcyjne i również markę Macallana. Natomiast w 1996 roku, czyli ponad 20 lat temu, Macallan został zakupiony przez firmę Highland Distillers Limited. Ciekawostką tutaj jest również fakt, że obecnie Macallan kojarzony jest przede wszystkim z wysokiej jakości single maltów, natomiast do lat 60. poprzedniego stulecia Macallan zdobywał raczej sławę jako producent blendów. Tak, proszę Państwa, dobrze słyszeliście, jako producent blendów. Jako producent maltów ujrzał światło dzienne właśnie dopiero w latach 60. poprzedniego stulecia. Początkowo był on dostępny w wersji single malt jedynie w rejonie Highlandów, Speyside. Następnie w latach 80. rozszerzając swój obszar działalności na całą Wielką Brytanię, a w kolejnym kroku na cały świat. Aktualne moce produkcyjne Macallana to ponad 5 milionów litrów whisky rocznie, a dokładnie rzecz ujmując 5,5 miliona litrów tego trunku. Macallan to do dnia dzisiejszego producent najdroższego whisky na świecie. I tutaj cenną informacją jest to, że dwukrotnie podbijał swój własny rekord. Najpierw w latach 60. została sprzedana butelka Macallan Valerio Adami z 1926 roku za bagatela 848 750 funtów. A w 2019 roku butelka 60-letniego Macallana została sprzedana już za 1,5 miliona funtów. Szanowni Państwo, pijąc Macallana jesteście naprawdę w dobrym towarzystwie, gdyż 50-letni Macallan jest ulubionym whisky Jamesa Bonda w filmie Skyfall, a Harvey Specter, sławny prawnik z serialu Suit, uwielbia Macallan 18-letni. Szanowni Państwo, proszę spojrzeć na butelkę wybornego destylatu, który zachwyca miłośników whisky na całym świecie. Butelka jest
skromna, prostolinijna, wręcz minimalistyczna. Nie ma na niej charakterystycznych symboli, jak na przykład poroże na butelce Dalmor. Butelka ta nie rzuca się wprost w oczy, wchodząc do sklepu z whisky. Również etykietka jest skromna, biała, z czarnymi napisami. Znajduje się na niej informacja, że jest to W. Macallan, pochodzący z Highlandów. I mamy informację, jak stare jest to whisky. Tutaj, jak wspominałem na początku, jest to whisky 12-letnie. Szanowni Państwo, tyle wstępu. Przejdźmy teraz do etapu, który zawsze jest najprzyjemniejszy, czyli do degustacji Macallana. Nalejemy sobie odrobinkę do szklanki. Butelkę odstawimy. Już na chwilę obecną nie potrzebujemy jej. Już. Szanowni Państwo, proszę zerknąć na kolor. Jest on delikatny, nieintensywny, wręcz powiedziałbym nienachalny. Kolor zawdzięcza on temu, że leżakuje w teczkach po sherry. Przejdźmy do zapachu. Ja czuję kandyzowaną pomarańczę, odrobinę wanilii, odrobinę dębu. Kremowy kajmak. Zawsze powtarzam, że to, że Państwo może nie wyczuwacie tych zapachów bądź inne, to wcale nie oznacza, że Państwo nie jesteście smakoszami whisky. Ja uważam, że smak oraz zapach, jak również finish, są subiektywne i każdy ma prawo poczuć i zasmakować coś innego. Przejdźmy teraz do smaku. Smak jest w smaku w zasadzie. Macallan 12-letni jest delikatny, nienachalny. Wyczuwam połączenie miodu z owocami cytrusowymi i nutą imbiru. Finisz jest bardzo przyjemny, jest również delikatny. Wręcz określiłbym go jako ciepły. Czuwam pewną słodycz oraz delikatnie podkreślony finisz jest nutami dębu. Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i degustację Macallana w wersji 12-letniej. Pozostaje mi jeszcze tylko wspomnieć o dostępności i cenie. Macallan raczej dostępny jest w sklepach dobrych, czyli oferujące dobre produkty, dobre wyroby alkoholowe. Znajdziecie go Państwo z pewnością w sklepach, które specjalizują się w whisky. Ja akurat mój egzemplarz zakupiłem w sklepie internetowym Dom Whisky. Cena waha się od 240 zł do 270 zł. Niemniej widziałem już nawet egzemplarze za 300 zł. Więc no, zdecydowanie nie jest to najtańsza przyjemność. Natomiast proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że produkt ten jest warty swojej ceny.
Jeżeli Państwu dzisiejszy odcinek się spodobał, to poproszę o lajka i o zasubskrybowanie kanału. Serdecznie zapraszam do następnych odcinków na kanale Hey Whisky, a ja dzisiaj z Państwem się już żegnam. Dziękuję, do zobaczenia.